Siemano, ja jestem Maciej i zapraszam was na kolejny film. Ogólnie miałem wczoraj plan, żeby nagrać ten film wcześniej rano, ale miałem tak fajnie cieplutko w łóżeczku, że nagrywam dopiero około 11. Mój plan nie wypadł. Dzisiaj pogadamy sobie o filmie Anihilacja. Ogólnie jakoś nie miałem w planie, żeby cokolwiek o tym nagrywać, ale ostatnio czytam sobie książki o astrofizyce i tam w jednym z rozdziałów była mowa właśnie o anihilacji. Nie jestem jakoś mega obeznany w temacie, ale postaram się wam jakoś tak mniej więcej wytłumaczyć, czym jest anihilacja. To jest proces, w momencie, w którym antymateria złączy się ze zwykłą materią, to właśnie cząsteczki antymaterii sprawiają, że zwykła materia po prostu znika i cały ten proces jest właśnie nazywany anihilacją. W późniejszej części tego rozdziału była też mowa o pewnej teorii, w której powstają takie strefy antymaterii, które właśnie po złączeniu z materią mogą sprawić, że właśnie zwykła materia zniknie, nie? I właśnie to sprawiło, że jakoś tak kojarzyło mi się z tym filmem, w którym właśnie jest taka strefa, nie? I ta strefa nazywa się iskrzeniem. Zapomniałem też wspomnieć, że oczywiście w tym filmie pojawią się spoilery z samego filmu, także jeśli nie oglądaliście i macie zamiar, to sobie wyłączcie ten film, bo na pewno wszystko wam zdradza, co się dzieje. Tak na szybko powiem wam, co się działo na początku. Ogólnie ta strefa trwała już tam od 3 lat, jeśli dobrze pamiętam. Mąż głównej bohaterki właśnie został wysłany do tej strefy, nie było go przez rok i nagle jakoś się pojawia w domu, tak znikąd. No i coś się z nim dzieje, jakoś choruje i tam leży w szpitalu, ją porywają i wysyłają do tej strefy razem z innymi kobietami. I to jest taki wstęp i przejdźmy od razu do samej strefy. Na samym początku mamy jakiś motyw z zagięciem czasu, zaburzeniem czasu. Tam kobiety się budzą w namiotach, w ogóle nic nie pamiętają i okazuje się, że są w strefie już tam od kilku dni. Sam ten motyw z czasem pojawia się chyba z 2 razy. W samej strefie tylko właśnie w tym momencie, później już w ogóle nic o tym nie ma. No i dopiero tam później w tych flashbackach z przyszłości jest właśnie mowa o tym, że minęło tam kilka miesięcy, czy jakoś coś w tym stylu, czy kilka tygodni. A ogólnie w samej strefie to w ogóle żadnych motywów z tym nie ma, tylko i wyłącznie na początku. Postaram się też jakoś skipnąć te takie sceny, w których zupełnie nic nie dzieje i nie ma tam nic interesującego. Po jakimś czasie podróżowania kobiety docierają do jakiejś budowli i tam mamy pierwszy raz styczność z różnymi anomaliami. Są tam rośliny, które są pomieszane z różnymi gatunkami, kilka gatunków w jednej roślinie. Jest tam też krokodyl, który ma w sobie kilka gatunków, między innymi są to zęby rekina, jakichś innych zwierząt, ogólnie taki miszmasz gatunkowy. Tutaj tak sobie pomyślałem, ogólnie mi nie pasowało do tej mojej teorii z anihilacją, ale pomyślałem sobie, że wiecie, w filmie nie wszystko jest w 100% w prawdziwym świecie, więc pomyślałem sobie, że po prostu możliwe, że właśnie ten wpływ antymaterii jest taki, że zwykła materia po prostu miesza się z tą antymaterią, co sprawia, że powstają właśnie anomalie i różne mutacje, dlatego właśnie te zwierzęta są takie pomieszane i też rośliny, nie? Kobiety docierają do jakiejś bazy opuszczonej, okazuje się, że tam była wcześniej jakaś grupa, która została wcześniej wysłana. Oczywiście do samej strefy zostały wysłane też inne grupy i żadna z nich nie wróciła. Znajdują film, na którym główna bohaterka widzi swojego właśnie męża, który tam do niej wrócił z czasem. I na tym filmie widzimy, że jeden z tych żołnierzy ma w sobie jakiegoś dziwnego stwora, który się porusza. Wygląda to w sumie jak wąż, coś takiego. Kobiety odnajdują jakąś dziwną rzeźbę. W sumie nie wiem, jak to nazwać, więc nazwę to po prostu rzeźbą. Wygląda to jak ten koleś z filmu, zwalone na pół, wygląda jakby eksplodowało po prostu. W międzyczasie jedna z tych kobiet zostaje porwana przez zmutowanego niedźwiedzia i umiera. W sumie powiem wam, że jak tylko włączyłem w ten film i one weszły do strefy, to od razu wiedziałem, że wszystkie zginą i przetrwa tylko główna bohaterka, więc jakoś mnie to nie zdziwiło. Kobiety natrafiają na dziwne rośliny, które mają ciała ludzkie, takie wiecie, humanoidalne. No i w tym momencie jedna z kobiet właśnie wyjaśnia, jak działa cała strefa. Tutaj ogólnie całe moje przemyślenia na temat tej anihilacji legły w gruzach. Wyjaśnia ona, że cała ta strefa działa w ten sposób, że cały kod genetyczny się miesza, że rośliny mają cechy ludzkie, ludzie mają jakieś cechy roślin, ogólnie cały kod genetyczny się między nimi miesza. No i cała ta strefa też ma wpływ na nie same, nie? Więc co oczywiście prowadzi do tego, że jednej z nich odwala. Oczywiście chce wszystkie pozabijać. Mówi tam, że te zmiany sprawiają, że ona widzi swoje linie papilarne, że się ruszają, że wszystko się w niej rusza i chce wszystkie kobiety pozabijać. I tutaj pojawia się taki fajny motyw, moim zdaniem najlepszy motyw w tym filmie. Pojawia się ten niedźwiedź po raz drugi i on przemawia ludzkim głosem. Tutaj fajnie zostało wyjaśnione, że w momencie, kiedy ten niedźwiedź zabijał jedną z nich, przejął troszeczkę jej kod genetyczny, co sprawiło, że przemawiał jej głosem. Tutaj jest taki mały plot twist. Okazuje się, że to rośliny nie są roślinami, przynajmniej tak mi się wydaje, tylko po prostu są ludźmi, którzy zamienili się w rośliny. No i oczywiście kolejna tam sobie kopie w kalendarz. Przechodzimy dalej. Tam taka krótka scena z kryształowymi drzewami i to było bardzo fajne. Główna bohaterka dociera do latarni, co było ogólnie głównym celem całej tej wyprawy. Znajduje tam spalone ciało i kamerę. Okazuje się, że tym ciałem jest po prostu jej mąż, który strzelił samobuja. W jego miejsce pojawił się klon. I tutaj taka właśnie moja mała teoria, że ten klon to jest jakby odpowiednik Kane'a, tylko że w formie właśnie antymaterii. I on powrócił właśnie do tej naszej głównej bohaterki. Lena wchodzi do dziury, spotyka tam jedną z swoich towarzyszek. Wcześniej ta towarzyszka po tej akcji z tym niedźwiedziem, ta jedna z kobiet powiedziała, że wyrusza od razu do latarni, bo czuje, jak właśnie wszystko się w niej zmienia, więc zanim całkowicie straci nad sobą panowanie, po prostu jak najszybciej wyruszy w stronę tej latarni. Lena wchodzi do tej dziury, spotyka właśnie tą kobietę. Ta kobieta przez chwilę widać, że jest taka troszeczkę pozmieniana i tutaj jest właśnie wyjaśniony cały ten proces anihilacji. W sumie tutaj pokażę wam ten urywek z tego filmu, nie wiem jak wam to fajnie wyjaśnić, więc niech zrobi to po prostu film za mnie. Kobieta się rozpada w całym właśnie tym procesie anihilacji i pojawia się oko Saurona. Nie wiem jak inaczej to nazwać, więc nazwiemy to po prostu oko Saurona. Tutaj taka mała dygresja, bardzo podoba mi się ten taki dziwny dźwięk. Oko Saurona wysysa krew z Leny i zamienia się w coś humanoidalnego i myślę, że to jest po prostu Lena, tylko właśnie w formie antymaterialnej. Główna bohaterka jest troszeczkę tempa i oczywiście pierwsze, co robicie, kiedy spotykacie obcą formę życia? Oczywiście, że strzelacie do niej z karabinu i staracie się to zabić zamiast nawiązać kontakt, więc ona po prostu do tego strzela. I ucieka z powrotem do tej latarni. Tutaj jest taka scenka, że przeciwieństwo tej Leny naśladuje jej ruchy. No i tutaj cały czas ta moja teoria, że to jest po prostu przeciwieństwo tej Leny ma miejsce. Ogólnie całe to zakończenie jest bardzo, bardzo dziwne i nie wiem jak je interpretować tak naprawdę. Lena wpadła na świetny pomysł, że odbezpieczy granat, da temu stworowi i po prostu sobie ucieknie, co sprawiło, że sam stwór umiera i cała ta strefa po prostu upada. Na końcu okazuje się, że Kane wyzdrowiał magicznie, ale całe te cząsteczki antymaterii wchodzą do ciała Leny. W sumie sam Kane jest całą tą jakby swoim klonem, a sama Lena jest po prostu, nie wiem jak to nazwać, więc powiem po prostu, że jest zainfekowana tymi cząstkami antymaterii. Podsumowując, nie wiem jak mam interpretować ten film. Ogólnie chodziło mi o to, żeby potwierdzić tą swoją teorię antymaterii i się udało, więc jestem zadowolony. Ogólnie jak był ten moment, w którym ta kobieta wyjaśniła jak działa cała ta strona, to myślałem, żeby po prostu dać sobie spokój i wyłączyć ten film, ale pomyślałem, że jak już oglądam, to obejrzę do końca, no i w sumie wszystko się potwierdziło to, co myślałem, więc jestem w sumie zadowolony. Możecie mi napisać w komentarze, co ogólnie myślicie o tym filmie. Ogólnie cały film taki mocno średni jest, ale można było sobie troszeczkę pomyśleć, skłaniał do refleksji po prostu. Ok, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało te moje rozmyślanie nad tym filmem. Jeśli macie jakieś pytania czy coś, to możecie sobie napisać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.